tym roku, poszukując starostów na dożynki, przemierzaliśmy tereny gminy Biała Piska, aż udało nam się dotrzeć do maleńkiego sołectwa Kuski, gdzie sołtysem jest pan Marcin Filipkowski, który wraz z żoną Katarzyną zgodził się pełnić tę zaszczytną rolę. Państwo Filipkowscy małżeństwem są od 12 lat. Gospodarstwo odziedziczyli po rodzicach pana Marcina. Wspólnie prowadzą je od 9 lat. W pracy chętnie pomagają im dzieci, 8-letnia Natalia i 5-letni Szymon, które bardzo kochają zwierzęta. Prowadzone przez nich gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka i liczy 100 sztuk pogłowia. Pan Marcin nie narzeka na nadmiar wolnego czasu, ale jeśli uda mu się wygospodarować chwilę dla siebie, chętnie jeździ na ryby. Pani Katarzyna planowała karierę w cukiernictwie. Teraz pieczenie traktuje jak hobby. Kocha również kwiaty. Piękny ogród jest dumą gospodyni. O naszych starostach zrobiło się głośno latem, ponieważ 18 czerwca w ich gospodarstwie na świat przyszły trojaczki. 2 byki i 1 jałówka. Cielęta rosną, a ich mama czuje się dobrze. Taki przypadek zdarza się niezwykle rzadko i jest traktowany jako dobra wróżba na przyszłość. Państwo Filipkowscy, zapytani o plany na kolejne lata, mówią o chęci modernizacji gospodarstwa i wprowadzaniu nowych technologii usprawniających pracę, dzięki czemu mogliby spędzać więcej czasu w rodzinnym gronie. Witam wszystkich. Jako przyszli starostowie zapraszamy na dożynki gminne w Białej Piskiej 4 września.